bardzo dużą aktywność w Inowrocławiu, ale tutaj na tym rynku ogólnopolskim zajmuje nam pan poseł Krzysztof Brejza, który często wytyka władzy różne błędy, które popełnia, mieni się tym, który jest głównym krytykiem obecnego rządu. Natomiast niestety zapomina o tym, co się dzieje na jego lokalnym podwórku. Mówi o tym, że w Polsce są szejkowie arabscy, że są księstwa, a zapomina o tym, że w Inowrocławiu pod jego nosem zbudowane jest księstwo Ryszarda i królestwo pana posła Krzysztofa Brejzy. To królestwo tutaj ma swoją siedzibę w budynku, który jest budynkiem własnością miasta, gdzie pan poseł wynajmuje biuro, gdzie prowadzi swoją politykę. I zapomniał o jednym, że w naszym mieście, w Inowrocławiu, są w tej chwili w Radzie Miejskiej trzy partie. I to, ta demokracja, która jest tutaj przez PO w Inowrocławiu kreowana, polega właśnie na tym, że w prezydium Rady Miejskiej nie ma przedstawiciela opozycji, że w komisjach nie mogą zasiadać radni opozycji, w ważnych komisjach, w komisjach budżetu i finansów, w komisji ładu przestrzennego, w komisji, która odpowiada za uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, komisji niezwykle ważnej. Pozbawiono możliwości uczestnictwa radnych opozycji. I to są standardy demokratyczne, o których mówi pan Ryszard Brejza i Krzysztof Brejza. To są standardy, o które chcą walczyć i wmawiają nam, że demokracja łamana jest w Polsce, a nie widzą, jak demokracja łamana jest w mieście Inowrocławiu. Że Platforma Obywatelska zawłaszczyła wszystko w tym mieście i to szef struktur powiatowych, pan poseł Krzysztof Brejza, doprowadził do tego, że te standardy takie tu obowiązują. Że ojciec wynajmuje publiczny lokal swojemu synowi. To nie są standardy demokratyczne, tak nie powinno być. Pan poseł powinien mieć lokal wynajęty w prywatnej jakiejś kwaterze, a nie w budynku publicznym miasta. Tutaj mogłyby swoje miejsce znaleźć organizacje pozarządowe, które działają na rzecz społeczności Inowrocławia, a nie biuro poselskie. Nie uprawianie polityki w budynku publicznym. Szanowni Państwo, i kolejna rzecz. Coraz częściej widać, jak prezydent Ryszard Brejza chwali działania pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Działania, które polegają na promocji chociażby środowisk LGBT. Na działania, które ostatnio ziściły się poprzez podpisanie karty LGBT. Coraz częściej słyszę wśród mieszkańców Inowrocławia jest taka obawa. Podobno w Urzędzie Miasta rozmawia się o wprowadzeniu karty LGBT do inowrocławskich szkół. Czy Koalicja Obywatelska i środowiska z tym związane naprawdę zamierzają wprowadzić tą kartę? Ja bym chciał zaapelować do prezydenta, żeby jasno odpowiedział. Czy prawdą jest, że po wyborach, że do wyborów żadnych takich ruchów nie będzie, a po wyborach zostanie taka karta wprowadzona? A przypomnijmy, karta lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów. O czym mówi? O czym mówią standardy WHO? O tym, że dzieci do wieku 4 lat mają być uczone masturbacji, że w wieku 4 do 6 lat mają być uczone tego, że związki tej samej płci są dobre, że są fajne, że są miłe, że w wieku 6-9 lat mają dzieci być uczone, co to jest seks? My mamy uczyć nasze dzieci miłości. Miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Mamy uczyć, co to jest rodzina, bo seks jest tylko jednym z elementów, a liczy się rodzina i wartości, które dzieci mają wnosić. Mamy je uczyć tego, co to jest miłość. Dlatego chciałbym stanowczo zaprotestować i apeluję do pana prezydenta, żeby odpowiedział na to pytanie. Czy on chce nam zafundować warszawskie standardy w Inowrocławiu? Czy tak dla niego ważne jest to i czy utożsamia się z tym pomysłem Koalicji Obywatelskiej, która poprzez usta pana Rabieja słyszymy o tym, co zamierzamy wprowadzić. Na początku przyzwyczajimy was do tego, że związek tych samych płci jest czymś normalnym, a potem prowadzimy związki partnerskie i będziemy adoptować dzieci. Mówimy temu stanowczo nie.